1200 metrów. Wolta wykręcona. Teraz zmierzają do wewnętrznej. Obiorą właściwy kierunek. Sędzia uzna, czy zgodnie z przepisami wszystko dobrze poszły. Ostatnia odsłona trzeciego dnia. Zobaczymy, jak ta sytuacja na otwarcie, bo już się nam stawka tutaj rozłożyła. 5, 4, 6, 7. 5, 4, 6, 7 poszły z pierwszej linii. I one przynajmniej w pierwszej fazie tego wyścigu dyktować będą warunki. Piątka, tutaj mamy na czele Raja Perrin i Taras Saliwończyk, ale teraz już się wszystko przemieszało. Szóstka i siódemka z przodu, a zatem Rapsod de Nacr, Iwanda Górniak oraz Rob de Pican i Bedřich Novák, któremu Zuzanka kibicuje, ale Raja Perrin także w ścisłej czołówce. Zatem będziemy mieli emocje na ostatniej prostej, bo po to tu przyszliśmy. Ależ się rozciągnęły na całym dystansie te przewagi sięgające kilkunastu metrów. Nawet nie w długościach to mierzyć należy, tylko rzeczywiście w kilkudziesięciu nawet metrach. Raja Perrin z numerem piątym, Taras Saliwończyk pięknie kłusujący z numerem piątym Raja Perrin, ale ściga tam, nie odpuszcza jeszcze z czwórką Vendetta Team. Tam zdaje się i Łukasz Kuryś, który marzy o kolejnym zwycięstwie. Piątka, Raja Perrin, Taras Saliwończyk, szóstka. Nie, to nie jest, to jest czwórka Vendetta Team na miejscu drugim, a potem naprawdę przerażająca dla tych, którzy ścigają kolejność Rapsody de Nacr, Wanda Górniak. Tutaj już raczej bez szans na zwycięstwo, no chyba że pojawią się jakieś problemy z utrzymaniem rytmu kłusu. Raja Perrin, piątka, pewnie daleko z przodu Taras Saliwończyk i ścigający go Vendetta Team i Łukasz Kuryś. To jest około 20 metrów co najmniej. Zatem jeżeli utrzyma konia w ryzach, jeżeli umiejętnie rozprowadzi go na ostatniej prostej, to raczej nie powinien mieć problemów z odniesieniem zwycięstwa pierwszego w tym sezonie tu w Sopocie. Taras Saliwończyk, on już na ostatniej prostej. Piątka przed czwórką z przewagą tak znaczącą, przepraszam, siódemka to jest Rob de Pican i Bedřich Novák, bo on tam był rzeczywiście zaraz w czubie po starcie. No i ściga. I Zuzanka będzie niezadowolona, ale macha chorągiewką, bo może tutaj się zdarzają, bo może uda się jeszcze odrobić te straty. No nie, nie udało się. Piątka jako pierwsze w celowniku. I teraz siódemka jest Bedřich Novák i walczą o trzecie miejsce, to o dalsze, bo jest szóstka na trzecim miejscu i potem czwórka jako kolejna w celowniku i dwójka i były jakieś galopy. Zobaczymy, co o tym wszystkim sądzą sędziowie, ale jeszcze poczekajmy na tego, który kończy tutaj nam piękne popołudnie na sopockim hipodromie. Popołudnie z końmi kłusującymi, czasami galopującymi, z ludźmi, którzy wygrali fortuny i przegrali drobne pieniążki. Trójka jest na ostatnim miejscu w celowniku. A zatem 5, 7, 6, 4, 2, 3. 5, 7, 6, 4. Raja Perrin, Rob de Pican, Rapsod de Nacr i czwórka Vendetta Team. Łukasz Kuryś na miejscu czwartym. Poczekajmy jeszcze na weryfikację wyników przez komisję sędziowską. Panowie widzieli więcej, bo przejechali cały dystans z bliska, oglądając kłusaki.